postawił wysoką poprzeczkę. Możliwość właśnie rozłożenia tej spłaty, przesunięcia w czasie o 2 lata. To, co było wcześniej powiedziane i firma gwarantowała, to się sprawdza. Także ogromny plus. Z tym, że trzeba jeszcze podkreślić, że bez sieczkarki. Nie, ale wynik i tak jest zadowalający, bo jest to w granicach 4,5 hektara na godzinę, także jest ok. Firma nie kłamie. Nie. No. Te parametry, które były podane wcześniej, teraz się firma potwierdza teraz daje w polu. Gwarancję, tak. Dokładnie, to się potwierdza w polu. Krzysztofie, co Pana przekonało w wyborze naszej oferty kredytowej? Przede wszystkim najbardziej spodobała mi się możliwość rozłożenia spłat, odsunięcia na 2 lata. I to było głównym powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się w tym momencie na zakup kombajnu. Przede wszystkim możliwość zastosowania tej karencji spowodowała to, że w gospodarstwie niedawno mieliśmy duże inwestycje, podnieśliśmy duże nakłady finansowe i część rzeczy mamy też, spłacamy jeszcze kredyty i możliwość przesunięcia spłaty kombajnu o 2 lata spowoduje, że zakończymy wszystkie te wcześniejsze tematy, które mamy finansowe i wtedy na spokojnie będziemy spłacać kombajn. A jak z formalnościami w naszym banku? Czy sprawnie ta obsługa przebiegała? Czy jeśli chodzi o formalności, to z mojej strony to naprawdę miałem niewiele czasu poświęciłem, przynajmniej ja. Przyjechał przedstawiciel, doradca finansowy przyjechał na gospodarstwo. Spotkaliśmy się, cała rozmowa pewnie trwała około godzinki, półtorej. Przedstawiliśmy wymagane dokumenty. No i w ciągu trzech, bodajże czterech dni mieliśmy decyzję. Także odnośnie formalności to ograniczone do minimum. Także. Dziękuję za rozmowę, Panie Krzysztofie, i życzę wysokich plonów. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.